W ubiegłym roku zwycięzca wbiegł na metę z czasem 33 minuty i 26 sekund, a bieg ukończyło 136 osób. Jak będzie w tym roku? O tym przekonamy się 27 sierpnia. Trwają zapisy na Krośnieńską Dziesiątkę. No i tradycyjnie na pożegnanie można powiedzieć wakacji, organizujemy Krośnieńską dziesiątkę, dziesiątkę, czyli bieg na 10 km. Jak zwykle punkt zborny to plac Unii Europejskiej. 10 km ulicami Krosna Odrzańskiego i Łochowic w ostatnią niedzielę sierpnia to już sportowa tradycja i jedna z form zakończenia wakacji. Bieg odbędzie się już po raz dziewiąty. Trasa, podobnie jak w roku ubiegłym, poprowadzi m.in. przez park, co przypadło do gustu biegaczom. Bardzo fajny pomysł z promenadą, żeby obiec tam park, super, jak ktoś troszkę wolniej biegnie, to nawet widoki podziwia. Ale w porównaniu do, do poprzednich tras, no to nie mogę powiedzieć, czy lepsza, czy gorsza, troszkę inna, ale fajna też. Lepsza. Du dużo, dużo lepsza promenada, fajnie, że przez miasto. No, i mówię, końcóweczka tutaj weryfikuje moc zawodników, więc na plus. Bardzo fajna trasa, o wiele lepsza. Mam nadzieję tutaj do organizatorów, że taka trasa już zostanie tutaj wpisana na stałe, bo jest naprawdę miodzio. Nawet w te upały, w sumie ten odcinek ścieżką to jest zacieniony, także jest taka chwila wytchnienia, nawet jak będzie to słońce świeciło. Organizatorzy zapraszają biegaczy z całymi rodzinami. Jest jeszcze czas, by przygotować się na 10 km biegu. A na dzieci także czeka sportowa rywalizacja. Krośnieńskie Dziesiące towarzyszy Dziesiątka na Piątkę, czyli, e, czyli zachęta dla dzieci do tego, żeby się zaktywizowały i wzięły udział m.in. w biegach. Te dystanse oczywiście będą dostosowane dla najmłodszych, począwszy od lat sześciu czy nawet młodszych. E, można biegać, można zapisywać dzieci. To wszystko za pośrednictwem internetu. Zapisy i regulamin dostępne na stronie supermyślniksport.com.pl. Przypominamy, Krośnieńska Dziesiątka odbędzie się w ostatnią niedzielę sierpnia.